Komitet Nauk Praj Protohistorycznych Polskiej Akademii Nauk. Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk oraz Polska Akademia Nauk zapraszają na film z serii Wywiady z profesorami archeologii. Wywiad z profesorem Jerzym Gąsowskim. Część szósta. Badania archeologiczne na Świętym Krzyżu. Tak się złożyło, że przechodziłem bardzo ciężkie zapalenie płuc i nie mogłem dojść całkowicie do siebie po tym zapaleniu płuc, a musiałem wrócić do pracy. I wtedy okazało się, że istnieje pilna potrzeba przeprowadzenia badań na terenie Kościoła Świętego Krzyża, a właściwie na terenie obszaru jego klasztoru, ze względu na to, że miano wirydarz klasztorny doprowadzić do poziomu średniowiecznego. Ziemię, która zalega w tym układzie, należało przebadać i zostawić na takim poziomie, który musiał istnieć w średniowieczu. I ja się tym zająłem. Prowadziłem badania i martwiłem się, czy bardzo surowy klimat na Świętym Krzyżu, tak zwanym, czyli inaczej na Łysej Górze, jak się mówi, popularniej, że on, albo właściwa nazwa to jest Łysiec, w odróżnieniu od Łysicy, która jest na drugim krańcu Łysogór. Otóż ja się martwiłem tym, że tam panują warunki, w których ja muszę mieszkać w klasztorze, takie, że wieczorem kładłem się do mokrej pościeli, a rano wstawałem i nakładałem na siebie wilgotną odzież. Była to tak, myśmy mieszkali w chmurze właściwie. Mówię my, bo jeszcze mi towarzyszył jeden z archeologów z Kielc. I on się o mnie martwił bardzo, biedak, że ja po tym zapaleniu płuc muszę przechodzić takie katusze, a ja o dziwo czułem się coraz lepiej. A jeszcze bardzo dobrze mi służyły spacery po zakończeniu pracy, które odbywałem w otoczeniu samego szczytu górskiego. I tam taka polana się rozciągała w kierunku wschodnim, która się lekko obniżała w tym kierunku, ale była dość rozległa i liczyła kilkaset metrów długości. I kiedy zboczyłem trochę w las, to zobaczyłem, że istnieje jakiś taki ciąg wielkich głazów i drobnych, układający się w coś w rodzaju jakiejś ścieżki, coś takiego. Zacząłem iść tym kamiennym szlakiem, który był tylko nieco oddzielony drzewami od polany. I natrafiłem na takie miejsce, które było przerwą w tym wale, takim jakimś, bo to się okazało, że jest wał kamienny, usypany, ale nie na samej krawędzi płaskowyżu, tylko tak jakby troszeczkę niżej. To znaczy, że to był wał kamienny, usypany z kwarcytów, które trzeba było ciągnąć na górę z takiego gołoboża, które było dużo niżej na północnym zboczu, i z tego sypać wał, który czemu mógł służyć, skoro on był tak usypany, że nie mógł być wałem obronnym, dlatego że nawet niemowlę mogło z niego wejść od zewnątrz, a ten wał no nie był taki, który się rozsypał i dlatego przybrał taki kształt. On od początku musiał taki kształt posiadać. I wyraźnie jest we wschodniej części, która kierowała się na drogę idąc do Słupinowej, do wsi Słupianowa, i jednocześnie były przerwy późniejsze. Jedna była w kierunku tego gołoboża, a jeszcze jedna była taka, że wóz konny
mógł na jeszcze dodatkowych drogach, zygzakiem jadąc, dotrzeć do klasztoru, kiedy klasztor zaistniał. Czyli coś, to było coś, co musiało być wcześniejsze od tego klasztoru, który cieszył się ogromną estymą i nawet Władysław Jagiełło, kiedy udawał się do Grunwaldu na bitwę, złożył wizytę w tym klasztorze, który w tamtym czasie był, pełnił taką rolę, jak później to przejęła Częstochowa dopiero po walkach ze Szwedami. Otóż okazało się, że ten wał ciągnie się i wraca potem w kierunku klasztoru z powrotem i że on ma ponad kilometr długości, gdyby go tak zmierzyć. W kierunku zachodnim okazuje się, że też wał idzie w lesie, tylko ten wał ma inny charakter. Mianowicie ten, o którym zacząłem mówić, był złożony z wielkich głazów kwarcytowych, ale na nim były usypane drobniejsze odłamki tego minerału w ten sposób, że dało się po tym chodzić, co ja zresztą uczyniłem. Natomiast ten, który był na zachód, w przeciwnym kierunku, od klasztoru, czyli klasztor był jakby w środku tego wszystkiego i stał najwyżej, że to jest wał, który musiał nie być dokończony, bo były tylko duże głazy i w pewnym momencie ten wał został przerwany w miejscu, gdzie zachowały się ślady ciągnięcia tych kwarcytów, głazów kwarcytowych na górę, widoczny do dnia dzisiejszego. Czyli wyglądałoby na to, że kiedyś zbudowano wał ten, który najpierw ja odkryłem i później dopiero zaczęto budować wał, rozszerzać ten cały ośrodek, tak, że te wały w sumie miały zachowane około 2 kilometrów długości ciągłej, gdyby miały kształt wydłużonego owalu, że gdyby je ukończono, to byłyby, one by mniej więcej równomiernie miały ten kulminację wzgórza, na której stoi klasztor, miałyby w środku. I doszedłem do wniosku, że istnieje dużo legend, które się zachowały w pamięci i w średniowieczu jeszcze, tego, że ta góra odgrywała jakąś szczególną rolę. Że tutaj wierzono w to, że przylatują wiedźmy, odbywając sabaty czarownic, że jeszcze w XV wieku u podnóża klasztoru od wschodniej strony odbywał się jarmark, który był zakazany przez Kościół, a jednak się odbywał. I zakonnicy do króla pisali, żeby król edyktem swoim zlikwidował pogańskie obyczaje, które są tolerowane u stóp klasztoru. Bo tam ludzie przychodzili, palili ognia świętojańskie na świętego Jana, przeskakiwali przez ogień, śpiewali pieśni, które Kościół uznał za grzeszne albo lubieżne i tak dalej. I działy się rzeczy, których Kościół nie był w stanie tolerować. A działy się one do XIX wieku, mimo tego wszystkiego. Zdziwiłem się kiedyś w czasie badań we Francji, kiedy w noc świętego Jana w takim kościółku, gdzie myśmy tam mieli bazę w jego plebanii na wzgórze, miałem rozległy widok na ogromną przestrzeń części południowej Francji i zobaczyłem, że wszędzie palą się ognie świętojańskie. I kiedy byłem w Estonii w dzień świętego Jana, też się paliły ognie świętojańskie, mimo że było widno jak w dzień. Jednym słowem okazało się, że to nie jest tak, że to był zwyczaj tylko na ziemiach Polski,
tylko że to był jakiś bardzo rozległy obyczaj, który w tą noc świętojańską, tą noc przesilenia, był podobnie obchodzony. I to na rozległym obszarze Europy i nie tylko u ludów indoeuropejskich. Jednym słowem, w tej chwili jest tak, że mimo licznych sprzeciwów, bo tak się składa, że każde moje prawie odkrycie miało przeciwników i niektóre jeszcze do tej pory istnieją, to jednak to zostało uznane za ośrodek kultu pogańskiego, dlatego że nie całkiem takie same są na Górze Ślęży. Jest ich nawet więcej, jest kilka takich wałów i są trzy góry, które sąsiadują ze sobą i na dwóch z nich są zachowane wały w całym wieńcem. I one są starsze, nie średniowieczne, tylko sięgające czasów jeszcze jakichś dalszych, trudne do datowania. Dlatego, że ludzie w takie miejsce przychodzą tylko po to, żeby świętować, nie żeby mieszkać. I tutaj tak samo, pierwsi, którzy przyszli mieszkać na Łyśćcu, czyli na Świętym Krzyżu, to byli zakonnicy, którzy według legendy założyli klasztor w czasach Bolesława Chrobrego, ale fakty mówią o tym, że powstał w XII wieku i chyba to jest prawda. Ten drugi. Na to są dokumenty i są potwierdzenia dostateczne. Żeby wybudować takie wały, to trzeba było zatrudnić ogromną masę ludzi. Musiała to być instytucja, która miała siłę zgromadzenia takich robotników, czy ochotników, czy niewolników, którzy by się podjęli ogromnie ciężkiej pracy wtaczania z dołu kilkadziesiąt metrów w górę kamieni z wyrobiska, które znajdowało się na zboczu północnym, na stromym północnym zboczu Góry Świętokrzyskiej. Czyli to jest sprawa, która może wymagać dalszych rozważań. Natomiast istnieją poglądy takie, że to było związane z systemem obrony, który Tatarzy zdobyli kiedyś Święty Krzyż i tak dalej. To prawda jest, że Tatarzy, jeden z pierwszych najazdów tatarskich, zniszczył klasztor również, zabił mnichów. I że to jest część tego wału obronnego. Tymczasem badania prowadzone notabene w Brytanii na ten temat, jak organizowano systemy obrony stałej, wskazały, że najlepszym kształtem systemu obronnego typu wał czy mur obronny jest po prostu krąg. Może być nawet lekki owal, ale krąg jest najlepszy. I potrzeba do obrony załogi takiej, która by gdzie trzech wojowników powinno przypadać na jeden metr bieżący muru. Otóż tutaj musiałoby być miasto typu Nowy Jork, żeby obronić Wysoką Górę przy pomocy takiego wału, przez który niemowlę może przejść. A co dopiero jacyś Tatarzy czy inni najeźdźcy. Tak to wygląda. Myśmy przeprowadzili badania archeologiczne, które przecinały w poprzek jakby tę wydłużoną polanę i te wały. I okazało się, że jak się dokopaliśmy do tak zwanego calca tych wałów, które wyglądały na niskie, to one sięgały ponad 2 metrów wysokości. Tylko że na zboczu tak się układały, że sprawiały wrażenie niższych niż były w istocie. To było jedno doświadczenie i okazało się, że
w czasach późnośredniowiecznych w pobliżu klasztoru było osadnictwo, które na pewno wiązało się z periodycznymi jarmarkami, obsługiwało te jarmarki. I ono się odnosi do czasów, powiedzmy, XV-XVI wieku, sądząc po znaleziskach i po tym, że to było bliżej klasztoru. Natomiast później, ani wcześniej, ani później, nie ma śladów osadnictwa, tylko są ślady przebywania ludzi. To znaczy spotyka się dużo potłuczonych naczyń, ale nie ma ognisk poza... Nie ma ognisk typu mieszkaniowego, bo w ogóle ogniska były tam rozpalane. Jeszcze w XIX wieku Kościół nadal walczył z tymi ogniskami i z tym paleniem i z tym pogaństwem, które tam szalało jeszcze.